Hej, siemanku, jestem Topolo i witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Chciałem się tylko przywitać, bo nagrywaliśmy kilka odcinków ciągiem i mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał. Także zapraszam na kolejny odcinek i mam nadzieję, że będziecie mieli ubaw po pachy, tak jak my, grając i bawiąc się w tym świecie. Także nie ma co gadać dłużej, zapraszam. Powiedz, że grasz to Polo, co dzisiaj? Co dzisiaj mamy zaplanowane? Ja. Powiem ci tak, arcykryjówka mnie interesuje. To jest dodatkowy poziom, a ja bym w niego chyba nie szedł. Szedłbym tym zwykłym szlakiem, czyli kopalnię czerwonego kamienia bym zrobił. Dobra, to mogę wystartować. Ciekawy błościk tutaj jest i dosyć ciekawe tam może być. Dobra, to uruchom to z jednym poziomem wyżej. Piąty poziom w takim razie. Co ty na to? Zacznijmy. Jak najbardziej może być. Zaczynamy. A ja akceptuję. Tym się akceptuje, tym się akceptuje. Już widzę, że fajna jest miniaturka. O-o. Lubię czerwone klimaty, coś tu kopalniane. Tutaj temat jest taki, że trzeba ratować osadników. Piękna sprawa. Coś tu ciekawego będzie z mechaniki? Tak, uważajcie na wózki. Wow, ale tu fajnie. Będą chciały wam wjechać gdzieś. Wow. Możesz dosłownie to sprecyzować, gdzie? Dosłownie zaraz to zademonstruję ci. Stań sobie na tych torach. A, widzę go. Ale iskrzy. Zostań sobie tutaj ostań. I się wystaw. Zabije nas to od razu? Znaczy, odepnie w tył i zada damage. I są tu jeszcze spawnery. Co się stało? Wow. Rezuję. Nie wiem coś, ale co się stało? Tyle kuździłem, bo dostałem jakiegoś takiego mocnego damage'a. Nie wiem skąd. Chodźcie co to tutaj. Było? Wybuch jakiś? Też wybuch jeszcze jest. No właśnie coś wybuchło, dobra, ale nie wiem co. I tu są jeszcze pajączki, które trują. Aj! Co, zdechłeś? Nie, creeper. Co robi wybuchy? Creeper właśnie... teraz wybuch. Nie wiem co robi creeper. No serio, mam taką teraz zwiechę, bo coś mi tam wybuchuje, nie wiem co. A to nie był creeper chyba. Rado, tak, uwaga! Creeper. Jo, jest teraz mocniejszy jest poziom jednak. Dobrze! No, jest ciężej. No, ale to tylko oni zadają więcej obrażeń, a tak to... Ja żałuję, że zmieniłem łuk. Ten jest słaby. Mega słaby jest ten łuk. Mega słaby. On nic nie zadaje, po prostu damage'a teraz już. Ma niby te eksplozje całe, które miałyby to niby jakoś, no, ratować ten łuk, no, ale to nie ratuje go. Tego zdecydowanie nie ratuje. Dawaj, Archie. Teraz na jakiś czas jestem jadę, ten, może. O, może to ma sens. Ja fajnie mam takie. Skrzyneczkę jak coś? Aoe. Aoe. Możesz jeszcze się przydać. Dobra, czyli my nie bijemy, bo tu nie po prostu Archie sam idzie. Co? Potem go zrezujemy i... O, wdepłem w tą. No to widziałeś, lekki damage jest. Tak. Lekkie odepchnięcie w tył. A i działa to samo to na nich, więc w razie W oni również obrywają przez to. To brzmi jak fair. Brawa. Uwaga, Archie. Co jest? Archie poleciał, wszystkich zabił. No prawidłowo, prawda? Miło, no, w sumie tak. Tak to powinno wyglądać zawsze. Ostatnio było tak, żeś mnie cały czas podnosili, także... Ostatnio to podnosicie poświęcić mnie tylko. Wow, tu się ten... Safe, jaką masz kawę? Tu się skończyła niestety. Ale tą sypaną, czy rozpuszczalną? Ekspres aktualnie mamy. Ekspres masz? Ale tą, co pienisz sobie ten? Mleko? Też, ale ja osobiście mleka nie przyjmuję, więc. No, bo tam gazy są, nie? Gazy są. Żeś skomentował to od razu. No po mleku. Mleka, on zawsze do sedna. Albo gazy pewnie są. Gazowane mleko? Wiecie co? Ja ogólnie mleko nie. Laktoza i mleko. Te sacharoza. No to co, śmietankę dajesz w proszku czy jak? Nie, w ogóle, nic. W ogóle? Nie, to śmietanka jest jeszcze nic, bardziej ani chemiczna. Ani śmietanka, ani mleko, ani cukier. Wow, kawę bez czarna. Cukru? Oczywiście, zwykła czarna. Jasne. A potem takie zęby jak czarne. Jak słodzić? Co to? O kurde. Jak słodzić można kawę? Nie no, kawę to chociaż hardkorowa. Troszeczkę trzeba. Nigdy się nie słodzi kawy. Jak na przykład zioła pijesz, to też trzeba dosładzać troszeczkę.
Żeby wiesz. Jak zioło pijesz, to myślałem, że zioła się nie pije. No okay. Ale skoro uważam, że zioło się pije, to spoko. A to zależy jakie zioło, spoko, nie? Spoko jak najbardziej. Uwaga, ja TNT mam. Odsuńcie się. No. Okej, okay, faktycznie. Jak masz TNT, to lepiej uciekać. Uwaga, widzisz, TNT mam. Widziałeś? Widziałeś jaki team jump, jak go odepchnąłem? No. To się nazywa skill. Mam wilka. Słaba. Skill przez Y. Ja chcę jakąś nową broń wreszcie, bo ja mam takie słabe te wszystkie. Ja też mam dwa. Przydałoby się, no. O, siniak. Chodź tu siniak. Siniak. Chodź to. Jest. Automatyczny łuk unikatowy. No to ja rozumiem. To ja rozumiem. Parciarz. To tam postarajcie się, żeby mnie zginął. Dzięki bardzo. Tak, tak. Wiem co to wybucha. Te klatki płomienne. To? Moc zwiększająca pocisk. Grawitacja. Nie, to co jest? Zaklętym wrogom. Tutaj go nie istnieje. Nie ma zaklętych wrogów tutaj. Czekaj, Arczy, nie gnaj tak. Pięknie. Moc zwiększająca. To weźmy to, weźmy to. Dobra. Powiedzmy, że to będzie jakiś dobry gasz. Coś czuję, że tam ten łuk strzelanie będzie aż taki mega dobry. W miarę strzelenia wzrasta szybko szczelność. Rzucam. Dobra. Czuję się samotny. Czuję się samotny. Czuj się samotny. Arczy, tutaj coś leżało. Co leżało? Ominąłeś chyba już was strzały. Gonię was. Nie chcę strzałek. Ja tam mam słaby łuczek. To ja widzę w ciebie bez głowy. Okej, już cię widzę. Jezu, widziałem ciebie bez głowy. No, wypadek przy pracy. Straciłem głowę. O, skrzynia, zaopatrzenie. Fajne. Patrz, jak Arci wyczyścił. Masakrator. No to zresztą, przecież po to on jest, prawda? No. Ja jestem tanka. Tanka. Patrzcie, jak to ładnie bije. Najlepsze też mam za. Mam tutaj też, że. 50% szansy na to, że strzała, co wystrzelę, nie zniknie mi. Mhm. I de facto mam dwa razy więcej niż mam pokazać tam. A teraz chcę zapytać, takie mam bardzo trudne pytanie. Nie. Jeśli na przykład te wszystkie moce są super ekstra. Uciekam. Weźcie mnie pod tego ujcie. Mówiłem, nie gnaj tak. Jak są moce super ekstra. A i udało mi się nawet. A na przykład level item jest bardzo mały. To musisz sam ocenić, co jest ważniejsze. No właśnie. Patrz na damage. Niestety. Znaczy nie, musisz zobaczyć po prostu jakie itemki tam masz. Jeśli masz bardzo, bardzo słabe itemy. No. Może widzę. Kurczę. Uwaga, zginąłem. Odciówci. Odciówci zginąć, słabo. Archie, you are my hero. Jeszcze mnie musisz podnieść szybciutko, bo oczywiście jest, czym dłużej leżem, tym jest gorzej. Co to było? Czekaj. Fajna piosenka, nie? No ze Shreka. Nie ze Shreka. A może ze Shreka? No jak Fionę. Jeszcze na to. Jak ten, na tym, na kucyku gnał i tak. Tak, tak. Gnał. Żeś wyjaśnił. No, to jak było jak ten, jak osioł gnał. Się zamienił w tego konia białego, rumaka. Oj. Kurde. Jestem już nauczony po mojej tej głównej postaci, że mogę stać sobie w miejscu i bić. A tutaj nie mogę tak robić. Spokojnie, zdobędziesz te twoje wymarzone itemy. Musisz po prostu wierzyć w siebie i w swój skill. Archie w siebie wierzy. Mogę trzymać przycisk, nie muszę klikać. Patrzcie. Ja, wow. A to tak. Ty tak strzelasz tym łukiem? No. I ty powiedziesz, że masz kiepski łuk? To nie łuk, tylko kuszanie, widzisz? Aha. Wow. Dużo nie ukrywam, ale no. Jazda. Oaj. Aj, nie mogę. No dobrze, ja trzymam stację chyba wszystkie raz. Macie TNT na dole. Level up. Wow. No nie, no masakra. Jak ja mam więcej przeciwników, tym mam więcej życia. Dawaj, rzucaj. Rzucaj, TNT. Rzucaj. Rzucam. Dobra. Rzuciłeś? Tak. Gdzie?
No gdzieś rzuciłem. Żadnego efektu nie ma. No bo one się spawniły. Ale nikt nie zniknął. Nikt nie zginął. Bóg. Beta dalej. Beta? Beta. On tak rzucił, że wiesz, poza tekstury gry. Okej, czekajcie, rozwaliłem tam ten jeden. Ło. Pięknie. No dobra. Jeszcze więcej. Ale to jest tutaj chyba. Satysfakcjonująca rozwałka. Właśnie, po to jest ta gra. Ta kusza jest słaba. Ale jak dzieci zagrają w tą grę, to też chcą tak rozwalić wszystko potem. I gryzą zabawki. Ja powiem wam jedno, ja potrzebuję inną kuszałkę zdecydowanie, bo tutaj, no niby spoko, bije bardzo szybko to fajnie to wygląda, ale damage jest troszkę słaby z tego. Szybko strzelność za to jest, nie? Tak, ale szybko strzelność powoduje to, że dużo strzał potrzebuje. Racja. Więc coś za... Ile tego jest? O co chodzi? Uciekać! Ej, o co chodzi? Wow! Ja podejrzewam, że tutaj chyba aktualizacja jakaś była, bo jak ja przychodziłem, to tutaj nic nie było. Było, nie miałem jak żadnej takiej aktualizacji. Takiej masy nie znalazłem tego. To jest po prostu masa. A sam przechodziłeś? To może miałeś? Sam. Ale razy jeden, a teraz jest razy trzy. Zablokowali mnie. Hej, aaj, zjadłem. Już. I padłem. No to nie wiem czy was... Będzie powtóreczka chyba. No. Będzie powtóreczka. Niestety. Raczej nie dam was... Nie. Nie było szans. Wybaczcie. Ale to było piękne, jakbyśmy się tylko inaczej ruszyli, to by było super. Dobra, czyli... próbujmy znowu. Dobrze. Tak, i nie wychodźmy poza. Czyli co, bardzo. Musimy się trzymać blisko siebie? Znaczy nie, pamiętajcie, ważne jest to, żeby te spawnery rozwalić. Tak. No to musimy zrobić, prawda? Spawner to ta klatka? Tak. A, dobra. Bo ja nie fokusowałem. Ten rozwalanie spawnerów jest spoko. Nie, ogólnie no, damage to mamy niezły. Temu tutaj jest ich od groma. No ja nie wiem właśnie. Co tu się odkasztaniło? Co się zrobiło? Nic. Tego nie słyszałem nigdy. Wow. Bym powiedział w inny sposób, ale to jest przekleństwo. Oj tam. No tego nie użyję. Wybacz bardzo. Kiedy kasztany to przekleństwo? Odkasztaniło to nie. Odmarchwiło na przykład. Odmarchwiło. Nie, tego jest jeszcze więcej tutaj. Ej, o co chodzi? Raniły, ej, o co tutaj się... Co się tutaj po prostu wyprawiło? No słuchaj, taka ekipa wjeżdża, no to wiesz. Wszystkie siły lecą. Znaczy, ja rozumiem, że może być... Że... To oni muszą się dużo tego naszykować na nas, no ale... No ale... No właśnie. Ja się wycofuję. Wycofać się. Nie mam życia. Ojojku, padłeś tam. No. Więc ale nie, on wjechał w całego spota, nie ma bata, żeby go uratować. Dobra, gin. Dobra, zmiana taktyki. Czekaj, ja już my wiem. Tu musimy w ogóle iść. Aż kurde. Wierzę w ciebie, nie. Topolo, znaczy wierzyłem. Jeszcze zanim to powiedział, już padłem. Dobra, ty co? Spróbujmy jakoś to w miarę tak na spokojnie. Tak, i dobra. To będziemy ostatnia tak. Szansa, no. Idziemy, wracamy. On powiedział ten, co pierwszy zginął. Cicho. Musimy po prostu klepać tutaj po kolei te wszystkie spawnery. Wózek. Ich jest za dużo. Ja nie wiem, czemu to ich jest aż tak dużo. Dobra, uda mi się, dobra. A to był jeden poziom wyżej. Gdy coś poszło nie tak z tym poziomem. Mi się wydaje, że po prostu gra się jakoś spsuła. Dobra, wycofajcie się tak na wszelki wypadek. Dobra. Archie już... Dobrze, przypomniałem. Ten no, poczuł... Wycofajcie się. Okej. I z po prostu wielkiej po prostu, no kupy przeciwników wychodzi Archie. Okej, idę. Cały on. Oj. Idziemy. No dobra. Rozwaliliśmy tą... No właśnie. Skupisko. Tak, a potem statystyki wiecie co jakie będą. Archie no, numer teraz, jeden, nie? Co tam będzie dalej, bo to naprawdę... No, masakra. Ta mapa przegięła już dosłownie wszystko. Czekaj, tam jest jakaś odnoga jedna. Szkoda, że nie dokończyłeś, co? Tam doszli. Tam coś może być ciekawego, bo no, teoretycznie po coś to obiliśmy, prawda? To kieraski. Przegięła wszystko. No i nic nie ma, tylko jest jeszcze więcej spawnerów. Uwaga! Ups. O, save! Prawie by padł. A czy się nie boi tych creeperów? Nie. Nie, nic nie ma.
chciałem, żeby gdzie wiesz, skrzynka przynajmniej, no cokolwiek, żeby jakby... Oj. Ja jeszcze pamiętam, jak graliśmy w tego, z Safe Modem, pierwszy odcinek Minecrafta. Ja się wyleczę. Pierwszy dzień, żeby przetrwać, to było. Takie poradnik, jak przetrwać pierwszy dzień w Minecrafcie. Tak, a teraz jest, jak rozwalić Endermana, a czy przepraszam, Ender Dragona w pierwsze 30 minut od wejścia do gry. Żebym ja wiedział, o co ci w ogóle teraz chodzi, to... Główny boss gry. Ja wiesz, ja grałem w tego, nie? Minecrafta, ale no jakiegoś Ender Dragona. Faktycznie mamy za mało spawnerów ostatnio. Dobrze, że gra wie o tym, że my chcemy ich jak najwięcej. Gra wie, że nagrywamy odcinek i trzeba Ja mam wrażenie, zrobić... że gra się już spsuła, że zamiast respić jakiegoś moba, respić same spawnery. Ja rezuję. Ja okay. Mogę, tylko dmucham. Ja dmucham. Okej. Możecie, bo tutaj będzie bosik pewien. Ja dmucham, a ty i wiesz, robisz resuscytację, nie? To będzie słabo, bo ja nie mam strzał. Ja mam 100 strzał. Ja mam 140. Dobra, to. ostrożnie. Teraz można go bić. Aha. A później uciekać lepiej i nie wchodzić w te wybuchowe, co on dał. Dobra. Bij, wszyscy. Pełna para. Niego. Jedziemy. Ołaj. Aż dostał w dupsko. Dawaj. O, dawaj, bijemy. O, uciekaj. Co na mnie? Ty, lawa ten. Lawa troszeczkę bije, tak? No. Lawa i my living room. Chciałem, zabrakło mi słów. Potwierdzam, lekko bije. Dobra. Wow. Dobra, dostałem zbroję jakąś. A ja nic. Ale taka średniawa bym powiedział, ale i tak ją wezmę. Dobra, tą moją usuwam. No, ciekawego. Daje mi więcej życia przynajmniej, ale większe obrażenia to będę miał od broni. Jakieś umiejętność też się przyda, ciekawa, tak mi się wydaje. No dobra. Jeszcze może nie. Lawa i no idziemy dalej. Też czekajcie, czy to już nie jest koniec taki delay? No, chyba zobaczymy. Tak. Tak, to już jest wyjście stąd, tylko kwestia, czy jest tam jeszcze coś nad nami. Ale chyba nie, tak, to już jest koniec. O, nie ma już końcowe. Nic. To już jest koniec. To są drzwi końcowe. Więc no, odcinek dosyć ciekawy. Wyzwanie, no jak najbardziej spoko. Tyle spawnerów jeszcze nie widziałem na żadnej mapce, jak grałem, więc coś tu się na pewno zrobiło. Nie za bardzo fajnego. Ale widoczek cieszył oczy, naprawdę. Odkiełbasieniło się. Tak, dokładnie tak. Pokonane zombie? I wywaliło znowu. Wiecie co, to chyba systematycznie wywala po drugiej grze. Ostatnio też tak było, że druga gra wywaliła nas. Nie. Ja zakładam już. Dobra. Jeszcze raz to. Ale po prostu masakra. Na zdrowie. Masakra. Sorry. No i dobra, otwieram. Co to będzie za ekstra item? Żniwiarz. Nie lubię go. Dobra, zaraz u nas też sprawdzimy. Nie lubię go, niestety. A, słabiutko. W drodze do obóz. No dobra, spróbuję jednak polosować coś sobie. Mam dwa losowania. Trzy losowania nawet mam. Uwaga. Jeden. Dwa. I uwaga. Bez zbroi. Fajerwerka. Wszystko do wywalenia, nawet się na nie patrzę. Magiczna latarnia? Chyba zaryzykuję. Jeden nie. Item. Już to jest. Zbroja najemnika. Nawet gdyby zaryzykowałem, chociaż pechy ma mega słabe, ale ma przynajmniej dużo życia i redukcję obrażeń, więc no coś za coś. To może być jeszcze w miarę. To jeszcze może być. Robienie uników razi... słabe. Mega słabe. Ale to będzie spoko. Przy użyciu miksturki wytworzę przedmioty użytkowe. Aha. To coś które innego, i tak mi pewnie zjecie wszystko, no ale to jest inna sprawa. Oj tam. Nie zjemy, nie zjemy. Dawaj miksturę i nie gadaj. I trzy itemki wyszły. No, ale to jest... Nie, jakiś... Ten masz, tak? Jakiś item, który to powoduje? Tak, to mam na zbroi. Znaczy nie, na zbroi mam taki efekt, że jeśli się będę leczył, czyli użyję miksturki, to wyrzucę trzy itemki takie. Mogę coś powiedzieć na koniec? Na innych osób. O, mogę coś pokazać na koniec? Patrz na to. Możesz pokazać. Lama in my living room. Jest achievement za zrespienie w jednej chwili lamy
wilka i golema. Aha. Jest tego? A małego Wacka? Znaczy tego, Gacka. Gacka. Źle to zabrzmiało, więc proponuję zakończyć już to w tym momencie. Może nikt tego nie zauważy. Tak, no safe. Dobra uwaga. To co, to ja może, jeżeli mogę, to jako pierwszy zakończę. Pożegnam się z widzami, Safe'a, widzami moimi. Dzięki za oglądanie, dzięki, że wpadacie. Dzięki Safe, dzięki Archie. Na razie, siemanko, hej. Na razie. Pa, pa.